Cześć, witamy w nowym magazynie, w nowym sezonie, czwartym sezonie Siatkarskiej Ligi Trójmiasta. Starzy wyjadacze nas doskonale znają. Ci, którzy nas jeszcze nie znają, nowe drużyny, przedstawimy się. Ze mną jest Maciej Kot, witam. Ekspert Siatkarskiej Ligi Trójmiasta i moja skromna osoba Mateusz Gajewski, organizator. Maciej, można mówić o tobie śmiało jako ekspert. Czwarty sezon, trzecia drużyna, w której teraz będziesz grał. Nowa drużyna, tak. Volley Gdańsk, w poprzednim sezonie Team Spontan. Dwa sezony Volley, Team Spontan i teraz... Sprężysto-Kopytni i Kitku. Sprężysto-Kopytni? Tak. I Kitku. No to w ogóle nazwa dość oryginalna. Skąd taki pomysł? Wiesz co, Sprężysto-Kopytni nie wiem, to Kacpa trzeba było się zapytać. Mm-hmm. Wiem, że grali pod tą nazwą w jakimś turnieju na Kitku, no to wiadomo. Nie? Wiadomo. Ale do, jeszcze do tej drużyny przejdziemy. Słuchajcie, kilka spraw organizacyjnych. Najważniejsza jest taka, że się przedstawiliśmy, w końcu wiecie, kim jesteśmy. Tak. Słuchajcie, zaczynamy sezon, czwarty sezon Siatkarskiej Ligi Trójmiasta. Pierwsze mecze zaplanowane są już na sierpień, jest to precedens, jeszcze w sierpniu nigdy nie graliśmy, zaczynaliśmy zawsze od września. Tydzień się ułożył, nie? Dokładnie, tydzień ułożył się w ten sposób, że poniedziałek przypada na 31 sierpnia. Wiadomo, dużo z was jeszcze gdzieś tam na plaży sobie pogrywa. Część drużyn jeszcze zmagań w tym tygodniu nie rozpoczyna. No ale już jedziemy, można powiedzieć, pełną mocą, bo w poniedziałek 6 spotkań, we wtorek 6 spotkań, w środę 9 spotkań. Kolejne drużyny dołączą w przyszłym tygodniu. I teraz słuchajcie, jest ważna sprawa. Przyznam wam, że początkowo zamysł był taki, gdy zakończył się poprzedni sezon, że zorganizujemy ligę w ten sposób, abyśmy mogli wpuszczać kibiców, aby kibice mogli być z nami, aby wróciła, powiedzmy, normalność, wróciło to, co mieliśmy w poprzednich, pierwszym i drugim sezonie. Natomiast, no niestety, jesteśmy świeżo po rozmowie z Ergo Areną. Ci kibice nadal nie mogą wrócić, mimo że tak naprawdę rządowe obostrzenia pozwalają na to, żeby ci kibice byli w okrejonej liczbie. Ale to też zależy od zarządcy hali, nie? Dokładnie, zarządca hali jednak podjął taką, a nie inną decyzję. Oznacza to dla drużyn, które grały, wiedzą, co to oznacza. Tak naprawdę dla drużyn, które nie grały, wszystko będzie, powiedzmy, wyjaśnione. Wrzucimy taki post informacyjny. Jak co sezon przed rozpoczęciem zawsze takie informacje wrzucaliśmy. W wielkim skrócie dezynfekcja przed wejściem rąk, mierzenie temperatury. Maseczki. Absolutny obowiązek maseczek na korytarzach przy wejściu. Maseczki można zdjąć tylko i wyłącznie będąc już w środku, w hali, przebranym i tak dalej. Także jeśli przebierzecie się w szatni, bardzo proszę o to, abyście mieli maseczki w drodze na salę. Wiem, że jest część zawodników, którzy no, gdzieś tam no, nie bardzo chcą nosić te maseczki. Natomiast uwierzcie, że to też nie jest do końca mój wymysł, tylko to jest wymysł, do którego... Znaczy wymysł, to jest po prostu obowiązujące prawo, do którego my, chcąc czy nie chcąc, ale musimy się dostosować, czy nam się to podoba, czy nie. A będzie tak, że będziemy się grupami mijać tak jak w tamtym sezonie, czy to już zostanie zniesione? Myślę, że nadal to będzie. Natomiast docelowo dążę do tego, aby z czasem była możliwość, jeśli nawet nie kibice, to żeby była możliwość, na przykład Maciej, Sprężysto-Kopytni grają o godzinie 19, powiedzmy, kończycie swój mecz o godzinie 20. No i tak naprawdę dążę do tego, abyście mogli zostać na ten mecz, powiedzmy, no, obejrzeć, tak? Bo bardzo często było tak, że zawodnicy chcieli gdzieś tam zostać na kolejny mecz, interesowały ich zmagania, czy w tej samej lidze, czy w jakieś po prostu inne spotkania, także dążę do tego. Musimy zrobić jakiś pierwszy krok z czasem. No i oczywiście docelowo chcemy, żeby ci kibice na salę wrócili. W tym sezonie po raz pierwszy będzie występowało 34 drużyny. Oznacza to, że grono drużyn w stosunku do poprzedniego sezonu powiększyło się o 8 ekip. Mamy wielkie powroty, mamy debiutantów.
mamy drużyny, które mamy stare wygi, mamy drużyny, które jak gdyby poprzez podział powstały, ale no, tworzą te drużyny zawodnicy, którzy w naszej lidze już występowali. Także tak naprawdę od Kisielu po Żeberka wszystko, wszystko tutaj jest. Tak jest. Macie jakieś organizacyjne sprawy, na pewno pominęliśmy. Na pewno. No ale jak myślę, odpalicie... że to, co pominiemy, to umieścisz w poście. Jasne. ABC zawodnika. Jak odpalicie sobie dzisiejszy, jak odpaliliście sobie dzisiejszy magazyn, zobaczyliście na pewno nowe intro, które przygotował dla nas Artur Kurkowski. Jest to zawodnik, kapitan drużyny Aktywni Gdańsk. Jest to jedna z ekip, która powstała, także taką małą reklamę Arturowi zrobimy, jeśli chcecie podobne cuda i wiecie podobne... Do kogo, wiecie, do kogo uderzać, tak? Podobne rzeczy porobić, no to możemy śmiało zareklamować Artura, można śmiało do niego z takimi tematami uderzać. Dla nowych drużyn jeszcze przypomnienie, obowiązują karty lojalnościowe, z czasem będziemy te karty rozdawać, może jeszcze nie na pierwszą kolejkę, ale z czasem te karty będziemy przekazywać. Kolejna sprawa, nowi zawodnicy oraz nowe drużyny sukcesywnie będą miały robione zdjęcia profilowe oraz zdjęcia drużynowe, tak aby każdy zawodnik i każda drużyna miała takie zdjęcie na stronie. Kolejna sprawa, coś jeszcze na pewno mamy. Oczywiście tych spraw jest na tyle dużo, że można byłoby sobie rozmawiać i rozmawiać. No ale tak to jest, jak się odpala magazyn, to się o połowie zapomina. Dokładnie. Ktoś mógłby powiedzieć, że mogliśmy się do tego przygotować i sobie to zapisać. Ale my jedziemy bez kartki. Jedziemy. Maciej grał w drużynie Team Spontan, także tak, doskonale zna tę maksymę. Na spontanie jedziemy i tyle. Słuchajcie, od razu powiem, jak będą wyglądały rozgrywki, bo to jest dosyć istotne. W pierwszej lidze mamy 10 drużyn, w trzeciej lidze mamy 10 drużyn. Oznacza to, że każda drużyna gra w sezonie zasadniczym z przeciwnikiem, czyli mamy 9 spotkań. Później dzielimy grupę na grupę mistrzowską i grupę spadkową. Oczywiście zaraz Maciej powie, że w trzeciej ligi nie można spaść, ale no to w trzeciej lidze, powiedzmy, będzie się to nazywało grupa A i grupa B. W pierwszej lidze będą grupa mistrzowska, drużyny będą walczyły o mistrzostwo pierwszej ligi i grupa spadkowa, drużyny, które będą, jak Franek Smuda powiedział, walczyły o spadek. Walczyły o spadek, tak jest. I tutaj dochodzą kolejne 4 spotkania, czyli finalnie wychodzi 13 spotkań. Jeśli chodzi o drugą ligę, no to mamy prosty system, mamy 14 drużyn, każda drużyna gra z każdą. Zaczynamy od pierwszej ligi, przedstawimy to, co uważamy, że najciekawszego się w tej lidze wydarzyło w tej przerwie. Mamy kilka takich naprawdę fajnych transferów. Smaczków. Mamy kilka smaczków. Myślę, że największym smaczkiem, największym transferem było przejście Wojtka Angielewicza, który przez 3 sezony był czołowym zawodnikiem drużyny Trójmiejska Strefa Szkód, ale w zasadzie czołowym zawodnikiem ligi, można powiedzieć. No, to już jest człowiek legenda. W zeszłym sezonie MVP. W zeszłym sezonie MVP. Nie, najlepiej punktujący, dokładnie. Ale tu mieliśmy dosyć spory ból głowy w związku z tym... Ja miałem inne zdanie na ten temat niż ty. Dobrze. Słuchajcie, Wojtek najlepiej punktujący w historii w ogóle ligi, dołączył do drużyny Omida Team, do drużyny, która w tamtym sezonie walczyła do samego końca o to, aby zająć pierwsze miejsce. Ostatecznie ta sztuka im się nie udała. Wolej Gdańsk zostało po raz trzeci mistrzem siatkarskiej Ligi Trójmiasta. Także na pewno będzie to dosyć duży transfer, na pewno będzie to ogromne wzmocnienie drużyny Omida Team i jednocześnie dosyć duże osłabienie drużyny Trójmiejska Strefa Szkód. I tutaj muszę powiedzieć, że Trójmiejska Strefa Szkód jest tą drużyną, z której odeszło najwięcej zawodników, bo poza Wojtkiem odeszło kilku zawodników, którzy będą stanowili trzon drużyny bez Blum Nieloty. Mateusz Polowiec jest... No Michał Falkiewicz? Nie. Michał Falkiewicz. Wcześniej odeszli Mateusz Bonek przed tym sezonem, Łukasz Birund, także z tej Trójmiejskiej troszeczkę tych zawodników w ostatnim czasie nam uciekało.
Zobaczymy, tak naprawdę jeszcze Trójmiejska Strefa Szkód nie przesłała składu na ten sezon. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. No zobaczymy, zobaczymy. Ciekawe, kim zastąpił Wojtka, no bo jednak pozycja atakującego jest bardzo ważna, a Wojtek no cały sezon ciągnął jednak Trójmiejską. Jeśli chodzi o ważne transfery, to EPO Projekt dołączył dzisiaj Piotrek Labuda z naszego dachu Stężyca, tak, który ostatecznie myśleliśmy, że się zgłosi nasz dach. Myślę, że troszeczkę nasz dach padł ofiarą tego, że zbyt długo chłopaki zwlekali. Tak naprawdę zapisy trwały dosłownie kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut od momentu, kiedy jak gdyby przestało obowiązywać pierwszeństwo dla drużyn, które grały w poprzednim sezonie. Od 16 bodajże sierpnia albo od 17 została udostępniona możliwość drużynom, które w tym sezonie poprzednim nie występowały. I w przeciągu godziny te 8 miejsc się skończyło, także cieszy nas ogromnie to zainteresowanie. No i myślę, że Stężyca właśnie padła ofiarą tego pośpiechu, który panował wśród innych drużyn. Ale kilku zawodników w tym sezonie zobaczymy. Właśnie jest między innymi Piotrek Labuda. Rafał dalej. Rafał Grzynkowicz będzie w Bezblum Kraken Team występował, także na pewno kilku chłopaków zobaczymy. Speednet, stabilizacja składu, nic się tam zbytnio nie zmieniło. Prototype, odszedł Michał Kardasz, który będzie występował w drugiej lidze w Dream Volley. Tak jest. No bo to jest ogólnie zawodnik Dream Volleya, dokładnie. Z tego, co się orientuję, ostatnio się dowiedziałem, Michał Kardasz był jednym z czterech zawodników, którzy byli częścią tej drużyny Dream Volley od początku założenia, a było to w ogóle chyba na studiach. Dawno. Michał już trochę lat ma. To już było... Nie wypominaj. Ale Michał mi wybaczy, bo jest chyba z tego samego wieku, co ja. Już chyba ponad 10 lat stanowią drużynę Dream Volley. On, ja pamiętam... Mati Dobrzyński, Jacek Kalwas i nie pamiętam czwartego kolegi. Tak, ja pamiętam drużynę Dream Volley jeszcze z takiej ligi, która była rozgrywana w Nowym Porcie. Mhm. A to było już, ojej, 6-7 lat temu? Mhm. Chyba tak. Jasne. Okej. Jeszcze słówko o drużynie Avocado. Tutaj mamy bardzo duże wzmocnienia. Do Avocado dołączył m.in. Andrzej Masiak. Andrzej Masiak i Andrzej Skórski. Tak, Andrzej Masiak, Andrzej Skórski. Andrzej Skórski jest byłym zawodowym zawodnikiem, także tak. Na pewno podniesie zdecydowanie poziom drużyny. To jest atakujący czy przyjmujący? Przyjmujący. Przyjmujący. Krzysiu Wyżykowski, znany z Intermarine. No to już w tamtym sezonie był wpisany. Tak, no? Był wpisany, aczkolwiek nie grał. No, ale był wpisany. Był wpisany, tak. Ale no myślę, że w tym sezonie chyba będzie grał. Miał problemy chyba zdrowotne w tamtym sezonie, z tego co pamiętam. Tak, tak, miał kontuzję, która go gdzieś tam wyeliminowała. Mateusz Ciesielski jeszcze też z Intermarine i chyba kogoś jeszcze tam mamy. Rafał Środa, czyli dwukrotny MVP ligi w pierwszym sezonie drugiej ligi i w ostatnim sezonie trzeciej. Znaczy w drugim sezonie drugiej ligi i w trzecim sezonie trzeciej ligi. No i teraz ma szansę, aby zostać MVP pierwszej ligi, choć umówmy się, że będzie trochę trudniej. Te zadanie będzie na pewno zdecydowanie trudniejsze. Jeśli chodzi o Olive Team, mamy stabilizację. W zasadzie praktycznie żadnych zmian tutaj nie dostrzegłem na pierwszy rzut oka. Drużyna Volley Gdańsk, no to tam mamy ponad 30 chłopa, także oni mogą sobie tak naprawdę rotować. No troszkę nowych twarzy właśnie, jak Patryk Wefiński, który grał w pierwszym sezonie chyba ze dwa mecze, czy nawet dwa albo jeden mecz. Mhm. Także jest też nowa twarz. Przygotowałem się bardziej do tego magazynu niż ty. W czterech spotkaniach chyba wystąpiłaś, Patryk. Mhm. Albo ja miałem złe statystyki. Być może tak było. Mi się wydaje, że w dwóch. No, ale nie, to jakoś musimy Patryka zapytać. Nie grał za dużo. No. Nie grał za dużo. Darek Kuna został zgłoszony w tym sezonie. Poprzednim nie był zgłoszony jako zawodnik. Także wzmocnienie środka drużyny Volley Gdańsk. 14 osób można zgłosić, nie? 16. No i mamy wielki powrót drużyny Tufi Team, która, przypomnijmy, zajęła trzecie miejsce w drugim sezonie siatkarskiej Ligi Trójmiasta. No i zdecydowanie jest to drużyna, która jak najbardziej może powalczyć o najwyższy stopień podium.
No, będzie dużo ciekawych, bo pamiętajmy, że są też drużyny jak Epoplek, Prototype, które w zeszłym sezonie naprawdę zaliczyło fajne granie. Jest Volley, jest Trójmiejska Stefa Szkód, która nie wiadomo jeszcze jaki skład wystawi. No zobaczymy. W Speednecie również jest mamy stabilizację, o czym nie wiem, czy już wspominaliśmy, coś chyba wspominałem. 3 minuty temu. No to już tak niestety coraz gorzej będzie. Myślę, że o ile w pierwszym, drugim sezonie jeszcze pewne rzeczy pamiętałem, już jestem coraz starszy z każdą kolejną edycją. Pamiętam jeszcze rzeczy, które były w pierwszym sezonie, niektóre, ale niektórych już nie pamiętamy. Dokładnie, nie? Dokładnie, niestety. Pamięć już nas zawodzi. Jedziemy z drugą ligą. Tutaj tak jak szybko liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 nowych drużyn drugiej lidze w tym sezonie zobaczymy. Połowa, czyli na początek Aktywnik Gdańsk. Jest to drużyna, musimy wam powiedzieć, której trzon stanowią zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie grali w drużynie Invicta. W ogóle to jest ciekawa historia, ponieważ w drużynie Invicta można powiedzieć, że powstały 3 drużyny. Została drużyna Invicta, czyli mamy 1, drużyna Aktywnik Gdańsk numer 2, w której kapitanem jest wcześniej wspomniany przez nas Artur Kurkowski, i drużyna numer 3, są to piękni młodzi, jest to drużyna, którą założył Radek Konieczny, który był najlepiej punktującym graczem poprzedniego sezonu drugiej ligi. Ale tam tylko 2 osoby chyba są z Invicty, nie? Jest Mateusz Kyl jeszcze. No ale aczkolwiek pokazuje to, ilu zawodników gdzieś tam potworzyło swoje nowe drużyny. Fajna będzie ta rywalizacja pomiędzy tymi 3 drużynami, bo takie, wiesz, będziemy tutaj smaczki w zapowiedziach o derbach będziemy pisać, także na pewno będzie ciekawie. Jeśli jesteśmy przy drużynie Piękni Młodzi, wspominałeś, że będą oni może nie zdecydowanym, ale jednym z największych faworytów do wygrania drugiej ligi w tym sezonie. Widziałeś nazwiska? Według mnie zdecydowany. Mhm. Według mnie. A co się stanie, to pokaże liga, no ale... No to jest skład, personalnie jak czytałem, że to jest skład na pierwszą ligę, no ale wiadomo, no nie można z marszu wejść do pierwszej ligi, trzeba wywalczyć sobie awans kultowo, więc no będą chłopaki musieli przegrać ten sezon i jeżeli uda im się awansować, to w przyszłym sezonie już grać w pierwszej lidze. Mhm. No jeden z faworytów do wygrania ligi, przynajmniej tak zdaje się po nazwiska, są to zawodnicy właśnie drużyny Dream Volley, którzy są otrzaskani nie tylko z siatkarską ligą Trójmiasta, o czym wcześniej wspominaliśmy. To jest chyba najbardziej zgrana ekipa w drugiej lidze. Zdecydowanie myślę, że tak, a nawet mogliby się pokusić. Rzecz całej. No może wiadomo, Volley Gdańsk też... Volley wcale tak ze sobą długo nie gra. No, no właśnie, Volley chyba też jest ten problem, Volley że jest aż tak dużo ludzi. Na przykład 4-5 osób, które grały ze sobą już 7 lat, ale są też osoby, z którymi się gra dopiero od początku istnienia Volleya, to 3. rok jest. Mhm. Okej, z nowych drużyn mamy Bezblum Nieloty. Jest to drużyna tak naprawdę znana nam, bo praktycznie każdy zawodnik już gdzieś tam przez tą siatkarską ligę Trójmiasta, no, pamiętamy każdego z zawodników, można powiedzieć, jest kilku zawodników. Jeżdżą po turniejach. Znana ekipa i myślę, że ta ekipa też będzie miała ambicje do tego, aby wywalczyć sobie awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Pewno. Ile drużyn będzie awansować, czy jeszcze nie wiesz? Myślę, że no ta decyzja tak jeszcze... w poprzednim sezonie? Myślę, że ogólnie ta decyzja jeszcze do końca nie została podjęta, ale myślę, że będzie to podobny kształt jak w poprzednim sezonie, że 2 drużyny awansują, ale gdzieś tam ta decyzja zostanie jeszcze podjęta, myślę, że do 4., 5. kolejki. No tak. Taką decyzję wam przedstawimy. Drużyna BL Volley, skrót BL jest od Bezlipy. Zobaczymy, czy ta gra faktycznie będzie bez lipy. Już byli zgłoszeni chyba do poprzedniego byli sezonu. Byli zgłoszeni do poprzedniego sezonu. COVID troszeczkę pokrzyżował plany chłopakom. Kapitanem drużyny jest Wojtek Strychalski, którego notabene chyba w pierwszym tygodniu nie będzie, bo z tego co kojarzę jeszcze urlopuje. Zobaczymy. Ciężko na razie cokolwiek o tej drużynie powiedzieć. Nie kojarzymy. Znaczy, ja tylko znam. Nie znam nikogo, ale znam z opowieści, że tam jest brat Marcina z Dunka z Volley. Dokładnie. To tyle jest Bartek z Dunek, zgadza się. Tak. Co ciekawe, właśnie żadnego z tych zawodników, którzy będą występowali w drużynie, nie widzieliśmy jeszcze w siatkarskiej lidze Trójmiasta, w związku z tym ciężko nam cokolwiek o nich tak naprawdę powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
kolejną z nowych drużyn jest nowa stara, bo Range Soft, drużyna, która awansowała z trzeciej ligi. No i tutaj też spore przemeblowanie, kilku zawodników odeszło, między innymi właśnie Rafał Środa, który dołączył do pierwszoligowego Avocado. Zobaczymy, na co będzie stać drużyny, aczkolwiek do tej drużyny dołączyło kilku zawodników, którzy grali w drużynie Prometeus, czyli pierwszoligowej drużynie, którą pamiętamy doskonale, która namieszała w siatkarskiej lidze tego miasta, w pierwszej lidze. Także no bez wątpienia też będą się bić. Znowu ta druga liga się zapowiada najciekawiej. Znowu druga liga może być... No... Chyba muszę zmienić ligę. Dokładnie, może być naprawdę ciekawie. Z nowych drużyn mamy Sprężysto-Kopytnych. Tak. I Kitku. I Kitku, oczywiście. Chciałbyś, żeby pewnie tylko mówili Kitku i Sprężysto-Kopytnych. Nie. Maciej, opowiedz trochę o tej drużynie, kto w tej drużynie będzie występował, jak to w ogóle drużyna wygląda. Drużyna założył Kacper Goszczyński, który grał w Studentach w zeszłym sezonie. Mhm. No, są tam zawodnicy, którzy już grali w SL3. Jest Maciej Wysocki, który grał chyba W Prototype. A jeszcze gdzieś tam. Prototype. I w której miejskiej strefie? W której miejskiej strefie szkód. No właśnie, jest Krzysztof Śliwiński, który też W Krakenie. Był, nawet w kilku spotkaniach wystąpił. No jest parę nowych osób, takich jak Mateusz Kaczyński, środkowy, Piotrek Okuniewski też, ale to jeszcze chłopaki nie mieli okazji zagrać tutaj. Maciej, jaki jest potencjał drużyny Sprężysto-Kopytni? No, za szybko, wiesz. Mhm. Za szybko, by coś o tym powiedzieć, to mogę ci powiedzieć po czterech kolejkach. Rozumiem, że o spadek nie będziecie walczyć. Nie. No to fajnie. Fajnie dla ciebie, bo ja jestem oczywiście neutralny. Słuchajcie, z drużyn, które już występowały, które znamy, drużyna Axis. I teraz nie zrobili sezonu przerwy. Bo nie grali jeszcze w sezonie jesień, w tamtym sezonie. Nie grali. Grali wiosna i faktycznie wiosna. No, ale spodobało im się w poprzednim sezonie i będą w tym sezonie również grali. Zobaczymy, bo troszeczkę mogli być chyba zawiedzeni po ostatnim sezonie, o czym rozmawialiśmy. No ale ta druga liga była naprawdę silna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w obecnym sezonie. Drużyna DNVGL Smash. I tutaj Maciej dołączył do drużyny... Paweł Krzyżak. Dokładnie, szybko. Wiem. Widzę, że jesteś bardzo dobrze przygotowany, mimo wcześniejszego zarzutu. Jesteś dobrze przygotowany. Rozgrywający Karlabu. Tak jest. Bardzo dobry zawodnik, z tego co kojarzę. Tak. Leworęczny. Także naprawdę bardzo dobry rozgrywający. Zastanawiam się, kto teraz będzie w drużynie DNV sypał, bo jest właśnie Paweł Krzyżak. No w zeszłym sezonie był Przemek, ale Przemek nie jest. Ale ja się opieram na tym, co widzimy tutaj, co widzieliśmy w SL3. No i jest Stanisław Paszkowski, kapitan drużyny, który też najlepiej czuje się właśnie na rozegraniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w obecnym sezonie. Znaczy, meczów jest dużo, także. Dokładnie. Każdy pewnie swoją szansę będzie próbował wykorzystać na swój sposób. Drużyna Letni Gdańsk, no i tutaj też pewne perturbacje. Z drużyny najprawdopodobniej na cały sezon wypadnie kapitan Michał Mysłek. Bardzo nieciekawa kontuzja stawu skokowego. Życzymy Michałowi szybkiego powrotu do zdrowia. Bardzo pozytywna postać, która gdzieś tam zlepiała całą drużynę w całość. Miejmy nadzieję, że będzie Michał mógł dołączyć jako chociażby trener, bo taką możliwość również każda drużyna ma. Co ciekawe, z drużyny Letniego do drużyny Dream Volley, o czym już rozmawialiśmy, odeszło dwóch, no nie chciałbym może powiedzieć, że kluczowych, ale bardzo ważnych zawodników. Jest to Kuba Kołakowski, który w tamtym sezonie prezentował naprawdę bardzo wyrównany i dobry poziom. I środkowy Jacek Kalwas, także nie wiem, jak sobie Letnicy z tym poradzą. Trzech zawodników wypada. Są jakieś nowe twarze, będziemy mogli o nich troszeczkę więcej powiedzieć pewnie za jakiś czas. Drużyna Mental Block, został Kuba Ciesielski, odeszło kilku zawodników i tutaj też raczej nie było rewolucji, a ewolucja. Drużyna Mentala cały czas w treningu, nie wiem jak przez okres wakacyjny, ale no jest to drużyna, która również może mówić o zgraniu. Pewnym drużyna już od pewnego czasu
no po prostu gra w podobnym składzie, nie ma tam jakichś ogromnych zmian. Zobaczymy, czy ten sezon będzie lepszy niż poprzedni. Ostatecznie, finalnie, gdzieś tam sezon z happy endem dla nich, ale myślę, że oczekiwania wobec tego sezonu będą troszeczkę wyższe i tych punktów chcieliby mentaliści bez wątpienia więcej ugrać. Drużyna Piękni Młodzi rozmawialiśmy. Invicta, no to już tutaj powiedzieliśmy tą najważniejszą rzecz, że z drużyny tak naprawdę o ile w przypadku Letniego Gdańska chociażby można powiedzieć, że został wybity jeden ząb, tak w przypadku drużyny Invicty cała szczęka, można powiedzieć. No, tak, odeszli Mateusz Nowik i Radek Konieczny, Mateusz, no Nazar, po prostu w zasadzie większość. No jestem ciekawy, jak Invicta będzie się teraz prezentowała, bo jednak troszkę nowszy skład inny. Mamy w Invicie nowych zawodników, znaczy nowych, starych, którzy występowali już w siatkarskiej lidze Trójmiasta, dlatego możemy się opierać na tym. Jest to Karol Jaworski, który występował w trójmiejskiej strefie Szkód 2 i mamy jeszcze kogoś mieliśmy, ale teraz nie widzę. To wrócimy do tego, ale jeszcze właśnie jednego chłopaka mieliśmy, który występował w trójmiejskiej strefie Szkód. Nie wiem, czemu go jeszcze tutaj nie jeden ma wpisanego. Dwa. Ale pamiętam, że tego zawodnika dosyć dobrze się prezentował. Na pewno nie byłby, byłby wzmocnieniem drużyny. Jeszcze Team Spontan, trzeba o tym powiedzieć. No i tutaj odeszło Sławek Kudyba, odszedł Maciej Kot. Kuba Kozłowski tak naprawdę nie wiadomo, czy odszedł, czy będzie grał. Nie wiem. Z Kubą jest ten problem, że chyba studiuje, a wiadomo, jak teraz z tymi studentami zdalnie. Nie wiem, czy Michał Przekop został, czy nie. Chyba nie mam go jeszcze. Wysłali ci skład? Mariusz Skierkowski z kolei dołącza do drużyny. Iza Narwoś, także powroty do Spontana. No zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Jeszcze mówiliśmy przed magazynem o rozgrywającym drużyny Skwarzec. Mateusz. Mateusz Skwarzec dołączył do drużyny. Zobaczymy, czy będzie występował na rozegraniu, czy może gdzieś tam na przyjęciu. Zobaczymy. Wszystkie karty zostaną niedługo odsłonięte. O zmieszanych za dużo nie powiemy, bo jeszcze składu nie wysłali. Zmieszani jeszcze forma wakacyjna. Dobrze, nie będą wycinać nic nie mówmy. Dokładnie, także ciężko na razie cokolwiek powiedzieć. Musimy z tego miejsca zganić zmieszanych, bo to jest niedopuszczalna, słuchajcie, sytuacja, żebyśmy składu jeszcze nie mieli. Także bardzo proszę o pilne uzupełnienie i podesłanie składu. Drużyna studentów, to samo, ten apel do drużyny studentów. Choć z drużyny studentów odeszło, to już wiemy na pewno, dwóch zawodników, Rafał Hoppa, tak Rafał? Sebastian Hoppa i Kacper, który będzie... A kto teraz ogarnia skład studenta? Dawid Piankowski. Natomiast jeszcze też musimy troszeczkę poczekać na ten skład, dlatego drużyna studentów nie wystąpi w pierwszym tygodniu. Poprosili o jeszcze tydzień czasu. Nie mówi się tydzień czasu, poprosili o jeszcze tydzień. A na to, aby gdzieś tam dograć te formalności i niedługo drużynę zobaczymy w kolejnym tygodniu rozgrywek. Drużyna All Six by Decathlon. Myślę, że drużyna troszeczkę okrzepła. Po tamtym sezonie można było wycisnąć troszeczkę więcej. Na chwilę obecną stabilizacja składu drużyna Rafała Liszewskiego, jeśli tylko frekwencja, z czym bywało różnie, dopisze. Szczególnie pod koniec. Jeśli frekwencja dopisze, no to myślę, że będzie to drużyna, która będzie mogła powalczyć o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Powalczą, czyli Amigos. I tutaj też jakichś za specjalnych dużych zmian nie było. W ogóle ta trzecia liga, tak odnoszę wrażenie, taka stabilizacja tam panuje. Najwięcej właśnie chyba w tej drugiej lidze się zmienia. No tak. No 7 nowych drużyn w drugiej lidze, to jednak tutaj są ile? Ile tu jest? Dwie? Jedna? Dwie drużyny. Plus, tak? Niepokonani i jeszcze tutaj musimy o jednej rzeczy za chwilę wspomnieć, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Drużyna Kraftwena, również stabilizacja, również drużyna będzie na pewno bez wątpienia walczyła o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W tamtym sezonie zabrakło naprawdę niewiele. Gdzieś tam ta końcówka sezonu mogła być w wykonaniu. Była taka dość dziwna. Dość dziwna, dokładnie. Także tam
no, gdy już się wydawało, że w miarę sytuacja jest pewna, no to tak się wszystko powywracało do góry nogami. Tak, tu ci wygrali z tymi, 3-0 ci z tymi. Dokładnie, i wszystko poszło się... Tak. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, drużyna DCT Gdańsk nie będzie występowała jako DCT Gdańsk, to jest ważna informacja. Drużyna będzie nazywała się Miszmasz. Trzon drużyny będą stanowili zawodnicy, którzy w tym sezonie, którzy w poprzednich sezonach, bo to jest drużyna, która była z nami od samego początku, stanowiła, znaczy będą, trzon drużyny będą stanowili zawodnicy, którzy grali w drużynie DCT Gdańsk. DCT Gdańsk najprawdopodobniej wróci jako DCT Gdańsk, gdy troszeczkę pandemia się uspokoi i te szaleństwo się uspokoi. Może na wiosnę. Także drużynę Miszmasz witamy na pokładzie. Oczywiście dla osób, które teraz zastanawiają się, jak będzie wyglądał ten terminarz, drużyna Miszmasz niebawem wskoczy w miejsce DCT Gdańsk po prostu zarówno do tabeli, jak i do terminarza, który jest już rozpisany na przyszły tydzień, bo drużyna Miszmasz będzie miała już 2 mecze bodajże w pierwszym tygodniu. Kolejną drużyną w stawce trzecioligowej jest drużyna Niepokonani PKO Bank Polski. I to jest również drużyna, która była zgłoszona już do poprzedniej edycji, czyli do edycji Wiosna 20. W związku z sytuacją niepewną, koronawirus i tak dalej, drużyna ostatecznie nie wystąpiła, natomiast teraz wystąpi. Kapitanem drużyny jest Joanna Drewczyńska. Co ciekawe, jest to jedyna kobieta w tej drużynie. Do sezonu Wiosna 20 było zgłoszonych kilka kobiet, obecnie została Joanna. No i powiem wam szczerze, że ogarnia tutaj wszystko elegancko, sprawy organizacyjne. Tak, to jest dobry organizator, szczególnie imprez. Okej, dobrze. Przejdźmy dalej. Drużyna Port Gdańsk jest to bez wątpienia drużyna nienasycona, drużyna, która przegrała baraż z drużyną Mental Block w stosunku 2-1. Jest to drużyna, która w tym sezonie bez wątpienia będzie chciała powalczyć o najwyższy stopień podium. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do drużyny wraca Artur Las, który odniósł w poprzednim sezonie potworną, koszmarną kontuzję stawu skokowego. Byłem naocznym świadkiem tego, to wyglądało bardzo źle. Artur wraca, no i myślę, że drużyna portowców powalczy o wyższe cele. No tak. Speednet 2. No już fajnie się prezentowali w poprzednim sezonie, końcówka, także widać ten progres, o którym tak dużo mówimy, zabawa, progres, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. Myślę, że planem minimum jest powtórzenie chociażby wyniku punktowego z poprzedniego sezonu. Kolejną nową drużyną jest drużyna Team Luz. Jest to drużyna, której założycielem jest Bartek Szcześniak, który notabene jest właścicielem Trójmiejskiej Strefy Szkód. Czyli Bartek, można powiedzieć, doskonale zna siatkarską Ligę Trójmiasta, bo jak wiemy, Trójmiejska Strefa Szkód jest z nami od samego początku. Jeszcze też nie mam do końca składu. Dwie osoby tego były wpisane. Tak, nie? Bartek wysłał co prawda skład, ale jeszcze nie miał danych dat urodzenia, wzrostu i tak dalej, w związku z tym uznałem za bezcelowe to wklepywanie, żebym później musiał robić tego drugi raz. Uznałem, że zrobię to za jednym razem. Zobaczymy, na co będzie stać drużynę Team Luz. Jest to jedna wielka niewiadoma, jest to zagadka. A jak wiadomo, grać z drużyną, po której absolutnie nie wiadomo, czego się spodziewać, no to jest to dosyć nieprzyjemne. Spory problem. No i taką rolę w najbliższym tygodniu, bo Team Luz będzie rozgrywało spotkanie, przypada drużynie Kraftwena 1 września. Ostatnią drużyną trzeciej lidze, o której musimy porozmawiać, jest to drużyna Wirtualnej Polski. Wirtualni również nie podesłali jeszcze składu. Zobaczymy, jak teraz będzie to wyglądało. Trzeba przyznać, że druga połowa poprzedniego sezonu w wykonaniu Wirtualnych naprawdę bardzo dobra. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Myślę, że Wirtualni będą w stanie zaskoczyć nas i w tym sezonie. W ogóle wydaje mi się, że ta trzecia liga będzie jeszcze bardziej wyrównana niż w zeszłym sezonie. Niż w poprzednim sezonie. W ogóle te wszystkie trzy ligi tak wyglądają, bo chociażby tak jak o pierwszej lidze rozmawialiśmy, już nie tylko Wole, już nie tylko Mida mogą walczyć o pierwsze miejsce. Słuchajcie, myślę, że jak na pierwszy raz
to i tak było długo. Nie rozmawialiśmy o spotkaniach, które się odbędą. Przyszły kolejne magazyny będą już na pewno dłuższe, bo będziemy musieli rozmawiać. Będziemy musieli. Nie będziemy musieli, ale będziemy rozmawiać o każdym meczu. O meczach, które się odbyły w danym tygodniu. No i nic. Dzięki za magazyn Zero. To jest magazyn Zero. Magazyn Zero, jesień 20. Tak zwany pilot. Prolog. Dokładnie. Także dzięki serdeczne i do zobaczenia. Do zobaczenia.